Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku postawię następujące pytanie. Czy Nikola Zalewski zagra w polskiej reprezentacji? Dla mnie odpowiedź jest oczywista. Tak, Nikola Zalewski zagra w polskiej reprezentacji. Zresztą w ostatnim czasie o tym zawodniku zrobiło się bardzo głośno, a to za sprawą jego świetnych występów. Nikola Zalewski jest Polakiem, ma 19 lat, jest zawodnikiem Romy. W ostatnim czasie grał w Primaverze, ale teraz ostatnio, zanim szalony tydzień, spełnił swoje marzenia. W półfinałowym spotkaniu Ligi Europy, które Roma wygrała 3-2, zagrał kilkanaście minut, strzelił nawet bramkę, ale w późniejszej fazie jednak ta bramka została uznana jako samobójcze trafienie. Następnie Zalewski debiutował w lidze włoskiej w spotkaniu z Crotone. Paulo Fonseca dał zagrać młodzieżowemu reprezentantowi Polski w tym spotkaniu. No i często tak bywa, gdy młody, utalentowany zawodnik w lidze włoskiej wchodzi takim przebojem do drużyny, do Serie A, debiutuje w europejskich pucharach, widać, że ma talent. Od razu we włoskiej prasie pojawiły się zapytania, Włosi chcieli nam podebrać tego zawodnika. Ale co mnie najbardziej ucieszyło, Nikola Zalewski udzielił wywiadu włoskim medium, we włoskiej prasie, powiedział, że chce grać w reprezentacji, dla reprezentacji Polski, ponieważ od początku dostał szansę, bo Zalewski grał w młodzieżówce, między innymi w kadrze Jacka Magiery, był regularnie powoływany. Czyli w tym momencie, kiedy jeżeli chodzi o Włochy, był mniej znany, był zawodnikiem Romy, grając w tej młodzieżowej lidze w Primaverze, dostawał szansę w polskiej młodzieżówce i powiedział, że to jest jego wielkie marzenie właśnie zagrać w reprezentacji Polski. Moim zdaniem powinniśmy kuć żelazo póki gorące. Gdybym ja był selekcjonerem, mam takie same zdanie, jak właśnie Mateusz Borek, który, redaktor Mateusz Borek w Misji Football, mówił, że tego zawodnika Paulo Sousa powinien powołać. Ja też się z tym zgadzam, tym bardziej, że teraz na Euro można zabrać 26 zawodników. 23 będzie wpisywanych do protokołu, 3 będzie lądowało na trybunach. Jeżeli zobaczymy na sytuację ze skrzydłowymi, no to Grosik nie gra w lidze angielskiej, pojedzie na te Euro za zasługi, plus do tego dochodzi Płacheta, który w ostatnim czasie w Norwich City mało gra. Frankowski, moim zdaniem, który jest w USA, nie pojedzie na Euro, chyba że mnie portugalski trener zaskoczy. Kapustka bez formy jeszcze, gdy wydawało się w marcu, że będzie miał szansę pojechać na Euro, ale obniżył loty, w związku z tym były zawodnik Krakowi odpada, więc widzicie, jeżeli chodzi o tych skrzydłowych, to nie mamy takiego dużego wyboru, a zawodnik 19-letni, utalentowany z Ligi Włoskiej, to będzie wzmocnienie, nawet jako taki zawodnik 26 w kadrze na przyszłość, dzięki temu taki zawodnik poczuje się dowartościowany, będzie wiedział, że jednak polska reprezentacja, że Polacy chcą na niego postawić, a przy okazji tego zawodnika spalimy, bo byśmy go powołali właśnie do tej szerokiej kadry 26 zawodników na Euro, zagrałby w tych spotkaniach towarzyskich, co mamy spotkanie z Rosją i z Islandią. Następnie zawodnik Romy mógłby w którymś z tych spotkań na Euro wejść na kilka minut, czyli już by zagrał w spotkaniu o punkty i taki zawodnik dla Włochów został spalony. Ja mam właśnie takie zdanie w tej kwestii. Powiecie mi przeciwnicy wszyscy, którzy uważają, odezwą się, a ma 19 lat, zagrał jedno spotkanie w lidze włoskiej, w lidze Europy, w Primaverze, ma 19 lat, nie zasługuje. Ale moi drodzy, jeżeli chodzi o polską piłkę, no to powiedzcie mi, ilu zawodników jest w szerokiej kadrze takich zespołów jak Roma. No, utalentowany Nikola Zalewski jest skrzydłowym i na pewno, jeżeli chodzi o technikę,
przygotowanie fizyczne, tą kulturę gry jest lepsze od zawodników z polskiej ekstraklasy. No skoro w kadrze mógł zadebiutować Kozłowski, który powiedzmy szczerze, no jest utalentowanym zawodnikiem, ale aż bardzo tak się nie wybija, debiutował. W przyszłości to jest wielki talent. No to skoro taki Kozłowski może pojechać na Euro, będzie w szerokiej kadrze, no to dlaczego Zalewski, który w debiucie potrafi przez te kilkanaście minut strzelić gola, także asystować w spotkaniu z Crotone w debiucie, no to tym bardziej moim zdaniem może pojechać na Euro, jeżeli Kozłowski się znajduje, a być zawodnikiem szerokiego składu Romy jest zdecydowanie być trudniej, jest większa rywalizacja niż w Pogoni Szczecin. No i powinniśmy wyciągać wnioski z przeszłości. Pamiętacie, straciliśmy Podolskiego, Klozę, kiedyś za czasów Pawła Janasa, Dawid Szeszele. Co prawda, ci zawodnicy byli spaleni, jeżeli chodzi o Klozę. Klozę nie do końca chciał, mówił o tym kiedyś wiele razy w wywiadach były reprezentant Polski Tomasz Kłos, ale jeżeli chodzi o Podolskiego, to gdyby Paweł Janas, były selekcjoner, tą sprawą by się zainteresował, to ten Podolski mógł w naszej kadrze grać. Piotr Trochowski, no można takich zawodników wielu wymieniać, których straciliśmy na rzecz innej reprezentacji. A jeżeli chodzi o taki włoski przykład, to od razu mi przychodzi taki napastnik Bologni, Acquafresca. Pamiętacie, była taka sytuacja w lidze włoskiej, strzelał gol za golem. Wtedy powoli nasz Robert Lewandowski wchodził do kadry. No była taka sytuacja, no, że był Frankowski się starzał, Paweł Brożek zawodził. W kadrze grali Jankowski, Piek za czasów Smudy, Sobiech, który nie bardzo sobie radził w Hanowerze. No i my takiego zawodnika Pawła właśnie byłego zawodnika Bolonii straciliśmy, gdzie Zbigniew Boniek mówił, że gdybyśmy nim się wcześniej zainteresowali, to mógłby grać w polskiej reprezentacji i nie powinniśmy tego błędu powtórzyć, więc jak 26 zawodników jedzie na Euro, no to ja po prostu tego Zalewskiego bym umieścił w szerokiej kadrze. Ciekawe, jak ten Portugalczyk się zachowa. To w ogóle jest, moi drodzy, piękna historia, jeżeli chodzi o utalentowanego 19-letniego skrzydłowego Romy. Sytuacja była taka, że kilka lat temu jego rodzice wyjechali z Polski i była taka sytuacja, że żeby młody Nikola Zalewski trenował w Romie, to babcia jego, żeby marzenia spełnić Nikoli, sprzedała las. I dzięki temu Zalewski mógł właśnie dojść, trenować i przebić się w Romie. No, z takiego zawodnika nie możemy zrezygnować. Tak jak mówię, powinniśmy wyciągnąć wnioski z poprzedniej historii. Tym bardziej, że jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o tych skrzydłowych, to nie mamy teraz takiego bogactwa, więc no jak Sławomir Peszko, który jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, no moim zdaniem nie był w formie, wtedy Frankowski bądź Szymański powinni jechać, no ale to był żołnierz Adama Nawałki. W związku z tym Adam Nawałka docenił wkład byłego zawodnika Lechii Gdańsk, powołał Peszkę, no to taki utalentowany Zalewski, który jeżeli chodzi o technikę, kulturę gry, to on tych wszystkich zawodników polskiej ekstraklasy przewyższa, no bo jednak system szkolenia w Serie A, jeżeli chodzi też nawet nie tylko technikę, ale także taktykę, jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż w polskiej lidze. A jaka teraz przyszłość Nikola Zalewskiego czeka? Ciekaw jestem, bo jeszcze zostały 3 spotkania w Serie A. Może dostanie więcej minut, bo są kontuzje w Romie. José Mourinho, trenerem Romy jest od nowego sezonu. Myślę, że teraz Paulo Fonseca będzie dawał Zalewskiemu w tych ostatnich meczach więcej szans, bo Roma jest w środku tabeli. Nie już... Jest to taki czas, gdzie właśnie młodzi mogą dostawać szansę. Ciekaw jestem, jak portugalski trener się zachowa, no bo przyzwyczaił nas do tego, że lubi ściągać zawodników, stawiać na zawodników starszych, czy też sprowadzać
zawodników swojej nacji, Portugalczyków. Wiadomo, jak już Mourinho przychodzi do Romy, to klub z Rzymu będzie mógł ściągnąć zawodników o większej renomie, bo gdyby był inny trener, a nie José Mourinho, no to niektórzy piłkarze nie chcieliby przyjść do Romy, która nie bije się o mistrzostwo, a pod wodzą Portugalczyka jednak ten, jeżeli chodzi o walkę o wyższe cele, od razu to wszystko idzie w górę, więc może być tak, że Nikola Zalewski zostanie wypożyczony do zespołu Serie A, który broni się przed spadkiem, ewentualnie do Serie B, bo często tak właśnie kluby włoskie robią, ogrywają tych młodych zawodników, ale widzicie, gdy ten Nikola Zalewski miał takie piękne wejście, piękny debiut, to od razu włoskie media nim się zainteresowały. Podoba mi się to, że reprezentant młodzieżówki w wywiadzie zaznaczył, że chce grać w reprezentacji Polski, od początku o tym marzył, wysyła sygnał właśnie do polskiej strony, że jakby ta kadra Polski ma pierwszeństwo, no i powinniśmy to wykorzystać. A jak to wykorzystać? No po prostu nie czekać, aż ten Zalewski, moi drodzy, bo są teraz trzy najbliższe mecze. Między innymi będziemy mieli derby Rzymu z Lazio. Może znów wyjdzie, asystuje, zagra. To trzeba go powoływać, bo jeżeli, tak jak wielu teraz przeciwników powoływania, że za darmo przychodzi do reprezentacji, że jest za młody, że niewiele rozegrał. No ale jeżeli on zacznie teraz, nie powołamy go na Euro, to może być tak, że nowy sezon wystartuje, ten Zalewski będzie strzelał gole i zmieni zdanie i wtedy Włosi się nim zainteresują i będzie chciał grać w reprezentacji Włoch. No nie możemy pozwolić, żeby taki talent nam uciekł, tym bardziej, że teraz nie ma takiej sytuacji, jak kiedyś redaktor Roman Kołtoń mówił, że Polska skrzydłowymi stoi, no była taka sytuacja, był Błaszczykowski, Kamil Grosicki, był Wszołek na skrzydle, także Waldemar Sobota, no tych młody Kostecki był w formie reprezentacyjnej. Była taka sytuacja, że tych jeszcze był były zawodnik Lecha Poznań Pawłowski, więc była taka sytuacja, że tych skrzydłowych na lewą, na prawą stronę to mogliśmy wystawić czterech, oni prezentowali, mieli asysty, liczby, gole i wtedy właśnie redaktor Kołtoń mówił o tym, że Polska skrzydłowymi stoi, a w tym momencie nie ma tak, Polska nie stoi skrzydłowymi, więc jak taki młody talent jak Nikola Zalewski objawia się, debiutuje w Romie, idzie jak po swoje, zdobywa gola, no, jak pojawia się w pierwszych minutach. Co prawda ten gol został przypisany jako samobójczy, no, ale miał udział w tej akcji. Później debiutuje w lidze włoskiej, w debiucie ma asystę, więc z takiego piłkarza nie możemy rezygnować. A nawet jeśli byłoby tak, że jeżeli chodzi o ten talent, ta kariera zawodnika Romy nie rozwinęłaby się, przystopowała, to jeżeli chodzi o polską stronę, to nie mielibyśmy nic do zarzucenia, nie mogliśmy żałować, że nie spróbowaliśmy. Przykład właśnie Acquafreschi był taki, że no miał ten sezon w Bolonii, strzelał gol za golem regularnie, stwierdził, że jednak chce w kadrze włoskiej zagrać, zagrał, ale potem ta kariera przyhamowała, bo zmieniał kluby, tam sobie nie poradził i ten miał zjazd w dół, a gdyby w polskiej reprezentacji zagrał, ta sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, więc reasumując, jeżeli chodzi o moje, ja mam takie zdanie, że tego Nikola Zalewskiego ja bym nie czekał, nie ma tu na co czekać, trzeba po prostu go powołać do szerokiej kadry na Euro, no w najbliższym czasie właśnie Paweł Sousa do niedzieli, najpóźniej w niedzielę ogłosi tą szeroką kadrę, a potem będziemy już znali w późniejszym czasie po towarzyskich meczach tą kadrę 26 zawodników na główną imprezę. Jestem ciekaw, czy portugalski trener zaskoczy. Ten materiał o kadrze i jak już portugalski trener powoła tą szeroką kadrę, to będę, to wypowiem się i odniosę się do niej, przedstawię Wam moje stanowisko, będę chwalił, a i będę krytykował, bo jeśli powołania wzbudzą kontrowersje i mnie zszokują,
to taki będę, bo zresztą pewnie zauważyliście na tym moim kanale, że jak coś mi się nie podoba, to mówię o tym i stawiam sprawę jasno. Dziękuję moi drodzy za uwagę, trzymajcie się ciepło, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, pamiętajcie o dzwoneczkach, lajkach, komentujcie, napiszcie mi w komentarzach, czy według Was Nikola Zalewski powinien pojechać na Euro. To po pierwsze, czy według Was powinien zadebiutować w reprezentacji Polski? A może macie odmienne zdanie niż ja? Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej!